Świątecznie i kolorowo było na kiermaszu wielkanocnym w Gdzie Wielkiej. Na straganach mnóstwo świątecznych ozdób, palm wielkanocnych, malowanych jaj, świątecznych zajączków, koszyczków, a także smakowitych ciast. Zorganizowany po raz już trzeci gminny jarmark wielkanocny cieszył się dużą popularnością nie tylko wśród mieszkańców wsi. Zjechało się do nas 17 wystawców, stowarzyszenia, świetlice wiejskie, sołectwa. Wystawiają swój kunszt rękodzielniczy, przedstawiamy też dzisiaj w konkursie palmy wielkanocne, okazałe, bardzo okazałe, mniej okazałe, większe, mniejsze, ale na pewno są w każdej tej palmie jest włożone serce. I mamy też konkurs ogłoszony już od 3 tygodni na dekorację świąteczną, która też jest ewenementem, bo jest tak zwane otwarty konkurs, każdy przygotował według własnego uznania, są różne pomysły zrealizowane i też wymagało to na pewno dużego przygotowania. A oczywiście też pokazujemy dzisiaj na naszym kiermaszu i sprzedajemy to, co zostało wytworzone w naszych domach, naszych świetlicach wiejskich, sołectwach, czyli wszystko, co można zrobić w związku ze świętami wielkanocnymi. Czyli tak podtrzymujemy tradycję, która powoli już niestety zanika. Tak, to jest bardzo, bardzo ciekawe, że w niektórych miejscowościach odbywały się warsztaty rękodzieła, żeby pokazać dzieciom, młodzieży, jak to się robiło, jak to się robi, z czym to się wiąże, jaki jest cel tego wszystkiego. Dekoracji świątecznych, tworzenia palm, co to znaczy palma, co się później z palmą może wydarzyć, a powinno się wydarzyć. Różne takie wydarzenia, które były kultywowane w dawnych czasach, a w tej chwili mamy powrót do przeszłości. Jesteśmy co prawda na początku imprezy, ale widać, że frekwencja coraz większa. Tak, ruch na naszym kiermaszu jest coraz większy, przewijają się zwiedzający, kupujący, jest też spora liczba osób, która jest też związana ze środowiskowym domem samopomocy, który miał dzisiaj piękny występ artystyczny, inscenizację związaną między innymi też ze świętami Wielkiej Nocy. Skoro jest już trzeci gminny kiermasz, to będzie pewnie i czwarty, i piąty. Ten dzień kiermaszu wpisał się bardzo już trwale w kalendarz imprez gminnych i wydaje mi się, że będzie kontynuowany w następnych latach na pewno też.